Ostatnie 20 lat w Gminie Miejskiej Kraków to jest wielka inwestycja w sport. Infrastrukturę szeroko pojętą, budowę stadionów, budowę hal sportowych, budowę boisk szkolnych oraz tej małej infrastruktury sportowej, czyli na przykład orlików. Kraków przez ostatnie 10 lat wybudował bardzo dużą ilość hal sportowych, basenów i szeroko pojętej infrastruktury typu boiska sportowe przyszkolne. Ostatnio wybudowaliśmy ponad 300 boisk sportowych, wybudowaliśmy 7 hal sportowych oraz jesteśmy teraz w trakcie budowy 7 basenów dla wszystkich mieszkańców. Polityka miasta, jeśli chodzi o sport, jest taka, aby połączyć sport wyczynowy z infrastrukturą dla dzielnic, bo dzielnice przede wszystkim korzystają z tej infrastruktury sportowej. Czyli reasumując, można powiedzieć, że Kraków jest sportowym miastem, stoi sportem i nie tylko chodzi o infrastrukturę, ale również o organizację imprez sportowych. Plany są takie, aby dalej inwestować duże pieniądze w dzielnice, czyli budować dla tej społeczności lokalnej jak najwięcej tych najmniejszych miejsc, gdzie można uprawiać infrastrukturę sportową.